Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku historii w Muzeum Pancernym. Dziś, jak zauważyliście, jeden z tych odcinków, w których mówimy o drobnych przedmiotach. Mateusz pokazywał Wam w ostatnich odcinkach również te duże przedmioty z naszych kolekcji, takie jak Sztuk III czy Pancer IV, ale na wystawie możecie zobaczyć również drobne przedmioty związane m.in. z polską historią. Historią polskich sił zbrojnych na Zachodzie, historią II Korpusu Polskiego, to właśnie tą historią będziemy się dziś krótko zajmować. A przedmiotem, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, jest krzyż honorowy ustanowiony przez papieża Leona XIII. Krzyż honorowy, tak zwany krzyż jerozolimski, który otrzymywali żołnierze II Korpusu Polskiego podczas swojej pielgrzymki do Palestyny. Przypomnijmy, na czym polegała ta pielgrzymka. We wrześniu 1939 roku, 17 września, jak dobrze pamiętacie, Związek Sowiecki napadł na Polskę. W ciągu następnych 2 lat, jak szacują historycy, około 1 000 000 Polaków zostało wywiezionych na wschód i więzionych w łagrach Związku Sowieckiego. Wielu z nich tych obozów, tych więzień, tej przymusowej pracy nie przeżyło, ale ci, którym się udało dotrwać do momentu, kiedy Niemcy zaatakowały Rosję Sowiecką, do momentu, kiedy doszło do układu Sikorski-Majski, nazywanego wcześniej układem Sikorski-Stalin, i kiedy udało się sformować, czy rozpocząć formowanie Armii Polskiej na wschodzie, to właśnie wtedy rozpoczyna się niezwykła historia, którą Norman Davis nazwał Szlakiem Nadziei. Dlaczego Szlakiem Nadziei? Bo Polacy, można powiedzieć, przeszli przez pół świata, aby wyzwolić Polskę. Ostatecznie, jak dobrze pamiętamy, nigdy do Polski nie dotarli. Drugi Korpus Polski z Rosji Sowieckiej został ewakuowany przez Morze Kaspijskie do Iranu, stamtąd przez Irak, Palestynę, Egipt, trafił do Włoch, gdzie odbył niezwykłą kampanię adriatycką, której chyba tym najważniejszym momentem była bitwa o masyw Monte Cassino. A teraz zajmijmy się chwilę krzyżem jerozolimskim, jaki przed sobą widzicie. Dlatego dziś przypominamy jeden z tych epizodów, kiedy Polacy rzeczywiście stacjonowali w Palestynie. Nie tylko szkolili się, nie tylko uczyli się, ale również wypoczywali. Jeden z weteranów, kapitan Władysław Dąbrowski z 15 Pułku Łanów Poznańskich, mówił mi o takiej wyprawie do Jerozolimy, kiedy można było oczywiście zwiedzić te wszystkie wspaniałe miejsca Ziemi Świętej, takie jak miejsce urodzenia Chrystusa, miejsce Jego śmierci. Można było się wybrać właśnie do Betlejem, czy też do Nazaretu. Kilka tych miejsc na pewno trzeba było zwiedzić, aby otrzymać taki krzyż honorowy, bo to właśnie za odwiedzenie tych wszystkich najważniejszych miejsc w Ziemi Świętej takie odznaczenie się otrzymywało. Ale wracając do krzyża. Krzyż honorowy ustanowiony przez papieża Leona XIII był oczywiście przyznawany w złocie, srebrze i brązie. Zupełnie jak medale olimpijskie. Krzyże złote były przyznawane szczególnym osobom, szczególnie zasłużonym dla Ziemi Świętej. Natomiast krzyże brązowe za pojedynczą pielgrzymkę do Ziemi Świętej, krzyże srebrne za podwójną. Tak też zresztą możemy wyczytać stosownie do zarządzenia Ojca Świętego, otrzymujący krzyż honorowy, oprócz zwrotu równowartości krzyża, muszą złożyć ofiarę w wysokości 10 franków w złocie na rzecz miejsc świętych. Co pokrywa się również z tym, co usłyszałem, czy słyszałem wielokrotnie od weteranów, że za krzyż jerozolimski po prostu trzeba było zapłacić. Odznaczenie posiada kształt krzyża tak zwanego jerozolimskiego i składa się z wielkiego krzyża środkowego i 4 krzyży bocznych umieszczonych w jego kątach. Ów krzyż pięciokrotny uważany jest od dawna jako symbol 5 świętych ran Chrystusa i w swoim czasie stanowił herb królów jerozolimskich i zakonu rycerzy Grobu Świętego. Dlatego jest on dla pielgrzyma najpiękniejszą pamiątką pielgrzymki do Ziemi Świętej. Krzyże wykonane są z brązu, srebra i złota i udzielane są pielgrzymom według ich stanu, godności
lub zasług położonych dla Ziemi Świętej. Jak krzyż wygląda i co się na nim znajduje? Otóż na jednej stronie znajduje się mały medalion z wizerunkiem papieża i napisem Amor Christi Crucifixi Traxit Nos, czyli miłość Chrystusa ukrzyżowanego pociągnęła nas. W ramionach krzyża jest przedstawiona tajemnica zwiastowania Najświętszej Dziewicy, dalej narodzenie Chrystusa, jego chrzest i ostatnia wieczerza. Na odwrotnej stronie krzyża są umieszczone słowa Signum Sacri Iteneris Hierosolimitani, pamiątka pobożnej pielgrzymki do Jeruzalem. W środku krzyża znajduje się wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego, na ramionach zaś Jezus na modlitwie w Ogrójcu, biczowanie, ukonorowanie cierniem i przybicie do krzyża. Ten niezwykły krzyż został wyprodukowany prawdopodobnie około 1942 roku. Na pewno z 1942 roku pochodzi ta książeczka, która została wyprodukowana w Jerozolimie w drukarni ojców franciszkanów w 1942. Natomiast nadana została żołnierzowi we wrześniu 1943, dokładnie 15 września 1943 roku. A więc przypomnijmy, żołnierze będący wtedy w Palestynie odwiedzali Ziemię Świętą, być może aby pomodlić się o swoją przyszłość, bo już kilka miesięcy później byli we Włoszech, tocząc ciężkie boje z Niemcami. Szczególnie ciężkie boje z Niemcami rozpoczęły się oczywiście w maju 1944 roku. Pamiętamy, wtedy właśnie doszło do bitwy o masyw Monte Cassino, w którym Polacy z 2 Korpusu Polskiego tę bitwę zwyciężyli. I tak właśnie wygląda ten oto krzyż jerozolimski, świadek drogi polskich żołnierzy przez połowę świata do Polski. Niestety, jak pamiętamy z historii, większość żołnierzy 2 Korpusu nigdy do Polski nie dotarła. Część oczywiście zdecydowała się z Anglii do Polski wrócić. Dla niektórych skończyło się to bardzo źle, byli prześladowani, nie przyjmowano ich do pracy, często byli też więzieni w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa. Trafili naprawdę na trudny czas. Mimo że przelewali dla Polski krew, Polska w tym czasie nie potrafiła im się za to odwdzięczyć. Wręcz przeciwnie, potraktowała ich jak przestępców. Dziś żołnierzom 2 Korpusu składamy należyty hołd. Niewielu z nich do tych dobrych dla polskich czasów dożyło. Możemy dziś o nich wspominać, pamiętać o tym, że ci prawdziwi bohaterowie, którzy walczyli o Polskę, część z nich została gdzieś tam daleko, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Afryce, w Ameryce Południowej. Ci wszyscy ludzie zostali gdzieś tam. Tam są też pochowani, jeżeli kiedykolwiek natraficie na taki grób żołnierza z 2 Korpusu, warto się pochylić nad jego historią, warto złożyć mu hołd. W końcu ci żołnierze przelewali krew za to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym i niepodległym państwie. Ten ciekawy krzyż będzie do zobaczenia na wystawie w Muzeum Pancernym w Kłaninie, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek historii w Muzeum Pancernym. Do zobaczenia.